Doskonała kondycja, umięśnione ciało oraz silne ręce i ramiona. Tak większość z nas wyobraża sobie drwala idealnego. Jak się okazuje, często jednak ważniejsza jest po prostu miłość do lasu. To trzeba polubić, no, to jest życie. Właśnie trzeba żyć lasem, bo nie każdy się nadaje do lasu. Zawód drwala często jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Uczestnicy 15 już edycji zawodów drwali w Niedźwiedziu przekonują, że nie zawsze jest to łatwy kawałek chleba. Stos, mordercza konkurencja. Bartek, operator Bartek. Ale okrzesywanie bardzo przyjemne. A wszystko to pod czujnymi spojrzeniami sędziów. Największą uwagę zwracamy na bezpieczeństwo. Chcemy publiczności pokazać, że pilarze posługują się nowoczesnymi metodami i dbają o bezpieczeństwo w swojej pracy. Zawody drwali w Niedźwiedziu oraz poprzedzający je tygodniowy plener rzeźbiarski to nie tylko zabawa i sprawdzenie swoich umiejętności. Imprezie przyświeca również szczytny cel. Co roku pieniądze ze sprzedaży rzeźb są przekazywane na cele charytatywne. To jest wszystko przekazane naocznie, na rzeczy, na leczenie ciężko chorych dzieci. Teraz w tym roku akurat pomagamy dzieciom, bo to jest rodzeństwo ciężko chore z Lubrzy. Podczas zawodów drwali wykorzystanych zostało ponad 15 m3 drewna sosnowego i bukowego.